Pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego już za nami, zatem zapraszamy na drugi w tym sezonie odcinek Kuriera Akademickiego. W 159. odsłonie naszego programu zobaczycie m.in. pojedynek z arcymistrzem oraz relacje z wyjątkowego koncertu. Opowiemy Wam także o wybuchowym projekcie studentów Politechniki Poznańskiej. Zostańcie z nami! Grata pochodzi z Indii, a jej nazwa od słowa oznaczającego perskiego króla. Dzisiaj rozgrywana jest na całym świecie. Jaka to rozgrywka oraz jakie emocje towarzyszą jej zawodnikom podczas starcia z mistrzem? Dowiecie się z materiału Kuby. Szach i mat. By zwyciężyć w partii szachów, trzeba posiadać niemałe umiejętności, lecz także zmysł taktyczny. Pasjonaci tej gry mogli uczyć się sztuki wygrywania od najlepszych w trakcie tak zwanej symultany szachowej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Jest to jednoczesny pojedynek jednego szachisty, w naszym przypadku gościa arcymistrza Włodzimierza Schmidta, z wieloma przeciwnikami. W jednym narożniku 13 przeciwników, w tym wypadku przedstawicieli wydziałów wydelegowanych przez dziekanów, w drugim Włodzimierz Schmidt. Arcymistrz, który 14-krotnie reprezentował Polskę na olimpiadach szachowych. Żeby pokonać tego naszego przeciwnika, który może być naszym przyjacielem, to potrzeba jest cały szereg umiejętności, które latami trzeba się nauczyć. Symultana jest tylko jednym z wielu sposobów na urozmaicenie gry w szachy. Jak się okazuje, tę dyscyplinę da się zdynamizować i powiązać z boksem. Szachoboks polega to na tym, że gracze naprzemiennie grają najpierw na szachownicy przez minutę. Jeżeli nikt nie dostanie mata, wkraczają na ring, zakładają rękawice, przez minutę się okładają. Jeśli ustoją, wracają do szachów, jeśli nikt nie da mata, wracają na ring. Symultana zakończyła się na korzyść arcymistrza. Zwyciężył on w 10 starciach, natomiast 3 z nich zwieńczył patem. I choć przedstawicielom UAM się nie powiodło, to na symultanie szachy się nie kończą. Być może w przyszłości będziemy świadkami akademickiego turnieju szachoboksu? Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości jeszcze nie dobiegły końca. W murach Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozegrał się wyjątkowy koncert. Jeżeli jesteście ciekawi, jaką muzykę gra Wolność, sprawdźcie materiał Kasi i Błażeja. Różnorodna barwa i stylistyka dźwiękowa konotująca nowoczesne brzmienia. W takich słowach o koncercie Poznańska Muzyka Wolności wypowiedział się inicjator wydarzenia Krzysztof Wodniczak. Na scenie uniwersyteckiej auli wystąpili m.in. Anno Domini, Piotr Kuźniak czy chór męski Arion. Jako syn powstańca wielkopolskiego Jana postanowiłem przybliżyć potomkom powstańców wielkopolskich taką ideę słowno-muzyczną. Uniwersytet Poznański w tym roku obchodził okrągły wiek istnienia. Powstańcy wielkopolscy dali wolność regionowi i przyczynili się do powstania szkolnictwa wyższego w Poznaniu. Koncert dzisiejszy jest kolejnym wydarzeniem w ramach roku jubileuszowego, roku, w trakcie którego cieszyliśmy się z odzyskania niepodległości przez Polskę. Artyści przedstawili publice swoją interpretację wybranych utworów. Każda była inna, tak jak różniły się od siebie historie zrywów niepodległościowych w różnych regionach Polski 100 lat temu. Jako zespół Anno Domini zaśpiewaliśmy utwór List do Ojczyzny, Rzeka Nieba. Jest to piosenka, która mówi o wartościach. Sam teledysk został nagrany przy współudziale 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Pałacu Bendlewo. Mówimy o tym, że warto odnajdywać swoją tożsamość. Muzyka Wolności to utwory z czasów walki o niepodległość, które towarzyszyły Polakom w trudnych czasach. To oni udowadniali, że polskość jest na tych ziemiach, mimo że są to ziemie pod zaborami. To oni mieli rację, dlatego że potem tą wolność odzyskaliśmy. Historia powstania wielkopolskiego coraz częściej jest zapominana i pomijana. Nasi pradziadowie nie walczyli tylko o polski Poznań, ale także o cały kraj. Koncert Poznańska Muzyka Wolności odbył się po to, by upamiętnić ich heroizm. Już po raz 6 AWF udowodnił, że ma wielkie serce. Setki ludzi promowało ideę krwiodawstwa, transplantologii czy zdrowego trybu życia. Dlaczego jeszcze AWF oddaje krew? Odpowiedzi szukał Kuba. Jest niezbędna do życia. Jej produkcja nic nie kosztuje, a jednak społeczeństwo ciągle cierpi na jej niedobór. Krew, bo o niej mowa, jest esencją ludzkiej egzystencji.
W minionym tygodniu w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu po raz szósty miała miejsce honorowa zbiórka krwi pod hasłem AWF oddaje krew. Dlaczego warto oddawać krew? Ponieważ nas to nic nie kosztuje, a możemy uratować czyjeś życie, które jest bezcenne. Myślę, że warto, bo nigdy nie wiadomo, kiedy my sami tej pomocy będziemy potrzebowali. Dlatego zachęcam do oddawania krwi. Warto pomagać innym ludziom, a gdy mamy taką możliwość, dlaczego by nie skorzystać? Mieszkańcy Poznania doskonale wiedzą, że dzielenie się krwią to zarazem obowiązek człowieka, jak i najlepsza okazja, by uratować czyjeś życie. Świadomi tej powinności są również organizatorzy wydarzenia, którzy przygotowali 4 punkty poboru krwi. Możemy uratować komuś życie, najprostsza zasada. Czy wypadek, czy jakaś choroba, no krew jest zawsze potrzebna i zawsze będzie. Myślę, że to jest też kwestia woli, chęci pomocy innym, niesienia dobra, co się stało teraz popularne. 6. edycja honorowej zbiórki krwi na AWF cieszyła się dużym zainteresowaniem. Od 76 dawców pobrano ponad 34 litry krwi. Podobne zbiórki cieszą się wśród studentów dużą popularnością i są ich powodem do dumy. Czy stresują Was wystąpienia przed dużą grupą ludzi, a może zawsze porywacie tłumy swoimi zdolnościami? Jeśli jesteście w tej grupie, to z pewnością sprawdzilibyście się w ogólnopolskim konkursie retorycznym, o którym więcej w następnym materiale. Polityk, prawnik, dziennikarz. Umiejętność skutecznego przemawiania jest kompetencją docenianą i pożądaną w wielu zawodach. O tym, jak bardzo istotna jest zdolność swobodnego przekazywania naszych myśli, mogliśmy przekonać się w czasie akademickiego konkursu retorycznego, którego eliminacje odbyły się 29 października w Kolegium Maius. Mamy taki slogan w Akademii Retoryki, że najważniejsze rzeczy w życiu trzeba powiedzieć. Konkurs ten jest organizowany przez Akademię Retoryki, która zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów w zakresie wystąpień publicznych, przygotowań do prezentacji oraz nauki negocjacji. Jest to pierwsza edycja konkursu skierowana do studentów. To są uczestnicy naprawdę zewsząd, praktycznie z każdej uczelni i pokazują tym samym, że jesteśmy wszyscy na równym poziomie. Poza Poznaniem eliminacje odbywają się w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Łodzi oraz Białymstoku i potrwają do 5 grudnia. Z każdego etapu eliminacyjnego jury wybiera 2 najlepszych mówców. Brałam udział w podobnych konkursach, więc stwierdziłam, czemu nie, spróbuję. Była taka przygoda, która może coś nowego rozpocznie, ale przede wszystkim było to takie sprawdzenie samego siebie. W finale można zdobyć nagrody pieniężne. Zwycięzca zarobi 10 tysięcy złotych. Całe wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Są głośne, bardzo szybkie, a praca nad nimi jest niezwykle precyzyjna. O nowym projekcie studentów Politechniki Poznańskiej oraz jego niedawnym starcie opowie Piotr. Silniki rakiet hybrydowych to pasja, która doprowadziła grupę studentów Politechniki Poznańskiej do założenia koła naukowego technologii lotniczych i kosmicznych Pod Rocket Lab. W 2017 roku w grudniu nasze koło zostało założone, jednak cały rok 2018 poświęciliśmy na sprawdzenie silników na paliwo stałe. Członkowie koła przygotowują się na Spaceport America Cup 2020. Zawody polegające na wystrzeliwaniu rakiet na wysokość 10 lub 30 tysięcy stóp odbędą się w największym prywatnym kosmodromie na świecie. Poznański zespół zmierzy się m.in. z Uniwersytetem Waszyngtońskim, Stanford czy też Waterloo. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która dostała się, która będzie brała udział w tej kategorii. Poznańscy studenci zakwalifikowali się do najbardziej zaawansowanej i restrykcyjnie ocenianej kategorii, do 30 tysięcy stóp dla rakiet na silniku Hybrid Rocket Engine. Niezależnie od końcowego wyniku, sam udział dla studentów Politechniki Poznańskiej będzie ogromnym sukcesem. Trzymamy kciuki. Powrót do przeszłości dla fanów motoryzacji. Na międzynarodowych targach poznańskich odbyło się Retro Motor Show. Do stolicy Wielkopolski przyjechali miłośnicy motoryzacji klasycznej, którzy nie tylko mogli podziwiać odrestaurowane auta, ale również kupić wymarzonego klasyka. Specjalne stanowisko przygotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Pracownicy opowiedzieli nam, jak przez lata zmieniała się flota autobusów w Polsce. Nie zabrakło także atrakcji dla fanów militariów. Na zwiedzających czekały historyczne wozy opancerzone. Jeśli chcecie zobaczyć pełną relację z tej imprezy, wpadnijcie na kanał YouTube Kuriera Akademickiego. Każdy z nas codziennie robi zdjęcia pięknych krajobrazów, ukochanym pupilom domowym czy klasyczne selfie. Jednak jak wejść w świat fotografii cyfrowej i analogowej? Tego dowiecie się z materiału Weroniki i Natalii. Niektórzy pamiętają je z dzieciństwa, inni zaś tylko z opowieści rodziców czy dziadków. Dziś znów wracają do użytku.
Mowa tu o aparatach analogowych, o których mogli posłuchać uczestnicy 5 dni fotografii organizowanych przez Koło Naukowe EduArt z Politechniki Poznańskiej. Tutaj możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, które czasem też z dnia takiego poprzedniego fotografa uciekły, jak na przykład fotografia analogowa, luksografia, różne eksperymenty fotograficzne. W ciągu 2 dni warsztatów zainteresowani zgłębiali wiedzę o motywach w fotografii, inspiracjach oraz o najstarszej technice fotograficznej. Nie każdy już pamięta, ale dawniej zdjęcia wywoływano w ciemni fotograficznej. Podczas warsztatów każdy mógł zrobić sobie zdjęcie, a następnie wspólnie wywołano je w klasyczny sposób. Te zdjęcia, które wywołamy, nie jesteśmy w stanie już wiele w nich zmienić, więc jakby no, są takie bardziej naturalne niż zdjęcia, które możemy zrobić cyfrówką i później jeszcze obrobić je w Photoshopie. Jakby mamy duży wpływ na to, jak te zdjęcia będą finalnie wyglądać. Proces tradycyjnego wywoływania zdjęć analogowych jest długotrwały i wymaga precyzji, o czym przekonali się słuchacze. Najpierw przy użyciu specjalnych odczynników należało wywołać i utrwalić kliszę, aby następnie przy pomocy powiększalnika przenieść obraz na światłoczuły papier fotograficzny. Jego również trzeba było wywołać i utrwalić. To jest też większa zabawa, jeżeli mamy kontrolę nad całym procesem. Widzimy, że te obrazki się pojawiają, czy też w ciemni, czy po prostu na kliszy. I sądzę, że to właśnie przyciąga młodych ludzi. Dni fotografii są corocznym miejscem spotkań amatorów, pasjonatów i zawodowych artystów, podczas których można poznać tajniki fotografii oraz zdobyć wiedzę niezbędną dla każdego początkującego, jak i zaawansowanego fotografa. Jeśli przegapiliście tegoroczną edycję, nic straconego. Kolejna już za rok. Zainspirujcie się ostatnim materiałem w tym odcinku i uwiecznijcie na fotografii Wasze sposoby na spędzanie jesieni w Poznaniu. Oczywiście po studencku. Oznaczajcie zdjęcia hashtagiem albo przesyłajcie do nas. Wasze zdjęcia znajdziecie później w naszych portalach społecznościowych. A my widzimy się za 2 tygodnie w środę. Do zobaczenia. Cześć.